Zuziu, wstawaj śpiochu. Witam was w kolejnym moim vlogu. Dzisiaj jedziemy na Solina, trzydniowy pobyt. Jest 8 rano, idę się ogarniać. Ogarniamy dzieci i lecimy w drogę. Idźcie się ubierać! Pogodę mamy dzisiaj piękną. Zaraz wam pokażę, jak wygląda nasz bagażnik. Cały zawalony. A jeszcze tutaj wejdą tutaj rzeczy, za chwilę spakuję. Także tak to wygląda. W końcu jesteśmy zebrani w aucie. Będziemy już jechać. Prawda, Zuzia? Jesteśmy już na miejscu. Fajne widoki. Fajny domek. Obok jest, nie mamy akurat sąsiadów. My już wchodzimy. Teraz pokażemy wam nasz domek. Zapraszam. Mamy tutaj taki duży hall. Jakby. Duże okno. Salon. Schody na górę. Tutaj taki tarasik z widokiem. Puste podwórko. Laurka wychodzi na tu, gdzie nie trzeba. Kamila już coś kucharzy. Góra wygląda właśnie w ten oto sposób. Dwa łóżka. Pusto, to nic takiego nie ma. Są takie pufy jakby ze stoliczkiem. Mamy widok na kuchnię. Łazieneczka. Nasza sypialnia. Łóżka sobie połączymy. Tu już mamy nasze światełka. Huśtawkę? No i tam chyba nie ma huśtawki, Zuziu. A tu też taka sypialnia. Mamy łazienkę. Ups, przepraszam, zajęte widzę. Robimy sobie już żarełko. Elegancko. Cisza i spokój. Jutro wybieramy się na zaporę solińską. Popatrzymy, pooglądamy co tam ciekawego. Ponoć budują tam jakiś nowy obiekt. No a dzisiaj dzieci idą spać, a my z Kamilą będziemy relaksować się. Idziemy zobaczyć, co oni tam robią. Siedzą i się bawią. Telewizję oglądają. No, w lecie raczej tutaj też przyjedziemy. Jakiś chyba mrozik będzie, bo chłodno się robi. Siemano. Dobra, wracamy do chałupki. Dzień drugi, robimy śniadanie. Troszkę zimno w tym naszym domku, ale... Ale nie jest źle. Właśnie zbieramy się na zaporę. Proszę, Zuzia się już ubiera. Laurka jak zwykle siedzi w prysznicu. No a zobaczmy, co robi Kamila. Szpera po sadkach. Co chce zobaczyć? Lakuka. Lakuka, lakuka jest tutaj, siedzi. Proszę. Także zobaczymy, jak dzisiaj będzie na dworze. Jeszcze nawet nie byłem, bo jest, a widać, że pogoda niezbyt jest ładna, bo zachmurzenie jest, ale najważniejsze, że nie pada deszcz. Jesteśmy na zaporze, jest strasznie zimno.
No ale to co? Jest jak jest. Ważne, że z dziećmi. Prawda, Zuzio? Powiedz coś do kamery. Powiedz cześć. Nie powiesz? No dobra. Teraz zamiar przejść całą zaporę. A po drugiej stronie są jakieś budki otwarte. Może się zatrzymamy na jakieś jedzenie, coś wypić. No i Zuzia strasznie chce na plac zabaw. Będziemy szukać placu zabaw. Wróciliśmy z zapory i teraz robimy obiadek, spaghetti będzie. Dzieci się bawią, słuchają muzyki, Kamila tańczy. Ostatni dzień w naszym domku, naszego urlopu. Dzisiaj jedziemy sobie z Zuzią i Laurką na plac zabaw. Gdzieś tutaj w okolicy jakieś znajdziemy, chyba w Polończyku jest najbliżej. Teraz jeszcze robimy obiad. Proszę. Jemy i zbieramy się. Wybraliśmy się na plac zabaw, ale w pobliżu nic nie było ciekawego. Tylko jakaś taka huśtaweczka. No i siłownia. Ale ważne, dzieciaki się cieszą. Jeszcze może gdzie zaraz pojedziemy. No a tu jeszcze ujęcie z pierwszej kamery. Cośku. Co ty, Kamila, robisz? Teraz będę robił kolacyjkę, ostatnia kolacyjka i trzeba będzie pożegnać się z tym miejscem. Koniec naszego pobytu w bieszczadzkiej pauzie. Jest 8 rano, pakujemy swoje rzeczy. Auto już załadowane. O 11 mamy się zmyć. Ciaszki siedzą. Siedzą. Papa, domku. Kamila, gdzie jesteś? Kamila, jesteś. Kamila. Kamila. Smugi są okropne. No i tam. Posprzątają sobie. Jesteśmy na miejscu. To już koniec tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. I widzimy się.